Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie. Zobaczcie, wojna handlowa, rodzaj dóbr nieznany. Czyli wojna handlowa, proszę państwa, ta specjalna z UFO. Sorry, że tak się napaliłem i nie wiem co mówię, ale dlatego, że po prostu szukam tego od jebanych 5 godzin i w końcu to znalazłem. Cieszę się niezmiernie. Nie, jakiś typek podnosi część statku kosmicznego. Nie bierz tego, gościu. Kurwa, kolejny coś podnosi. Proszę to zostawić. W ogóle na mapie jest specjalna, zobaczcie, ikonka, jeżeli chodzi o statek kosmiczny. Okej, są jeszcze 3 ładunki. Okej, pojawiła mi się już informacja teraz. Zobaczcie, że dwie paczki są ukradnięte przez... Znaczy, inaczej, ukradnięte, to nie złe słowo, chyba nowe. Dobra, dobra, ledwo jeżdżę. Co, jak, gdzie ja wleciałem? Kurde, dobra, nieważne. Wracając. Dwie paczki są w posiadaniu kogoś, 4 są już dostarczone i są 2 wolne. Więc lekki przypał. Za oknem ktoś, kurde, odwala jakieś akcje niezłe. Mam nadzieję, że tego nie słychać za bardzo. A jak słychać, to sorry. Wiem, pierdzielne muzykę tak głośno, żeby tego nie było słychać. Emotions, proszę państwa. Nawet nie dojechałem, a już są emocje, no bo jest tylko 8 minut. I raczej nie problemem nie... problemem nie jest czas. Kurde, proszę państwa. Tylko problemem jest to, że tam jest 58 graczy. Dobra, jesteśmy na miejscu, proszę państwa. Halo, wbijam na pełnej. Zaraz je pewnie zabiją, ale dobra, spróbuję to ukraść. Mam to przy sobie? Tak, podnoszę. Biją mnie. Halo, proszę mnie nie bić. Ale jestem... Ale jestem gość. Zaraz sobie ten statek bardziej obejrzymy. Ale na razie, sorry, Jezu, plątrzę się, naprawdę, bo nie chcę tego sfejlować za bardzo. Teraz to o, jedzie ktoś na mnie. Czymś mocnym raczej. Dobra, ale nie unikamy typa. 4 kilosy. Spoko. Jak mówię, dostarczę, a później zobaczymy ten statek UFO z bliska, nie? A na razie postaramy się to dostarczyć i zobaczyć, jaka nagroda jest za to. Emotions. Dobra, jestem na miejscu. Uda się? Halo? Proszę? Dostarczam! Wchodzę, jest! Zobaczcie, że ta przyczepa jest odpalona, znaczy otworzona i tam w środku jest jakieś gówno, nie? O Jezu, co tam w środku jest? Zaraz zobaczę w sumie. Zaraz się przyjrzę. Jaka nagroda jest za to? Chyba jakaś koszulka jest i chyba hajs. Zobaczymy, ile tego będzie. Dobra, mój pojazd został zniszczony. Dostarczone 2, spoko. A w środku co jest? Zobaczmy, bo nagroda będzie na koniec wojny raczej. Zobaczmy sobie środek, jak to wygląda. W ten sposób. Spróbujmy sobie nagrać F1. Dobra. Tutaj. Ciekawa sprawa, nie? Ła! Tak jest. Dobra. Lecimy z powrotem do tej... No, do Fortu Zancudo. Zobaczymy, jak to wygląda. Kurde, dobra. To daje coś gracze. O, pilotaż na maksa mi wskoczył, mimo że pilotaż miałem już na maksa wcześniej. Dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda w środku. Mamy 20 sekund, niewiele, ale zobaczymy. Więc biegam, szybko. Halo. Halo. Proszę, nie zabijajcie mnie. Please, dobra, jest UFO. Super, nagrajmy sobie F1, żeby później mieć możliwość obejrzenia tego. Są tutaj naukowcy, ewidentnie. Są martwi żołnierze. Zobaczymy, co się stanie, kiedy ten czas się skończy. Do końca. Pyk. Dostałem 8000, super. No niewiele. Ale zobaczmy, obejrzymy to sobie bardziej tutaj. Ale co ciekawe, zobaczcie, że mnie gra nie wyrzuciła z tego. Na przykład jak jest wojna handlowa na lotniskowcu i ona się skończy, to wszystkich graczy wywala kompletnie stamtąd, nie? A zobaczcie, że tutaj... O! Drzwi się zbugowały lekko, widzieliście to? Ej! Znikają i się pojawiają. Ej, naukowcy się zrespiliają, lagi teraz. Coś dziwnego się dzieje. Dobra. W ten sposób to działa. Ale dziwne, oni się porespili tutaj. Ej, może po prostu ja nie powinienem być tutaj? Jakiś opresor na zewnątrz, niestety. Wejdźmy na górę. Policja mnie już goni. Aha, bo jestem na terenie Fortu Zancudo, a nie mam kupionego hangaru tutaj. Dobra. Jeszcze mogę na górę. Spróbujmy jakoś się dostać. Ogólnie, taka ciekawostka. Te drzwi normalnie są zamknięte, jeżeli chodzi o fabułę.
w online one są otworzone, ale dopiero teraz został z nich zrobiony jakiś użytek. One są otworzone w całości, a teraz zobaczcie, że jest taka malutka szpara, nie? Więc no to jest zmiana, ewidentnie. I on taki krzywy jest trochę ten... może on mi się zbugował, bo on chyba powinien bardziej lewitować, a on teraz... Nie no, dobra, jest... lewituje, no wiadomo. I się rusza, czyli jest wszystko okej. Jeżeli o to chodzi. Dobra. Ale słabo, nie? Niby jakiś hype był, ale jest to strasznie słabe. Moim zdaniem przynajmniej. Słabiutko. Spodziewałem się czegoś więcej, nie? I zobaczcie, że nagroda jest marna. Jak ta rzecz, która będzie dostępna tylko i wyłącznie podczas tego tygodnia, bo raczej za właśnie tydzień ona zniknie. O, słuchawki mi spadły. No kiepsko. O, teraz się biją jeszcze tutaj. Ktoś ich zaatakował chyba. Po co? Ale nie no, jak mówię, kiepsko. Zobaczmy teraz, jak zginę, gdzie się pojawię. Raczej na zewnątrz już tutaj. Z buta wjeżdżam, kurde. Zobaczmy, czy te drzwi są zamknięte. I czy ktoś jeszcze tam w środku jest. Raczej nie, ale zobaczymy. Ale mnie biją lekko, kurde, jak wyjechał mi frajer. Dobra, jestem. W środku ktoś jest. I dalej jest to otwarte. Siemanko. Nie no, jak mówiłem, kiepsko. Naprawdę kiepsko. Dobra, więc podsumowując, moje zdanie jest takie, że tyle czekania na nic, bo ten event jest strasznie słaby. I tak bez kapy. Nagrody kiepskie i ogólnie samo wykonanie też kiepskie. Tyle. Ja się z wami żegnam. Siemnarp, cześć.